filmie, który za chwilą zobaczysz, pokazuję mój przykładowy dzień jedzenia. Staram się odżywiać intuicyjnie i nie liczę zupełnie kalorii, dlatego nie sugeruj się proszę ilością i kalorycznością tego, co zobaczysz. Każdy organizm w danym dniu potrzebuje czegoś zupełnie innego, a to, co dzisiaj jest dobre i odpowiednie dla mnie, może nie być takie samo dla Ciebie. Miłego oglądania. Cześć moi drodzy, witam Was w kolejnym filmie i zapraszam do odcinka Co jem w ciągu dnia. Dawno takiego na moim kanale nie było, a wiem, że czekaliście, że tęskniliście za takimi odcinkami, więc oto dzisiaj jestem. Kiedyś takie odcinki pojawiały się regularnie u mnie na kanale i bardzo chciałabym do tego wrócić, dlatego że lubiliście to oglądać. Jeżeli jesteście tutaj nowi albo nie pamiętacie, to tak tytułem wstępu. W zeszłym roku, moi drodzy, udało mi się schudnąć 10 kg. Od tego czasu staram się tą wagę utrzymać poprzez jedzenie intuicyjne. Postanowiłam sobie, że będę bardziej słuchała mojego organizmu i powiem Wam szczerze, że ta metoda sprawdza mi się idealnie, dlatego że jem tyle, ile potrzebuję, ile faktycznie muszę i nie czuję z tego powodu żadnego dyskomfortu, że na przykład nie zjem czegoś, na co miałam ochotę. No, także już wiecie, o co chodzi w tej mojej diecie, tak to nazwijmy, no bo każde odżywianie, każdy sposób odżywiania jest w jakiś sposób dietą, a teraz idziemy robić śniadanko. Mam ochotę na kanapki z takiego pełnoziarnistego pieczywa żytniego, więc zrobię sobie je z masłem, z wędliną, do tego dam sałatę i pokroję ogórka. Bardzo dawno nie jadłam kanapek i czuję, że to jest coś, czego aktualnie potrzebuję. Wygląda moje śniadanie. Patrzę na telefon, bo przy okazji szukam sobie jakiegoś filmu na YouTube'a. Do śniadania po prostu lubię sobie zawsze coś obejrzeć. To jest jeszcze taki czas, gdzie wiecie, nie pracuję, mogę się zrelaksować. No a jem sama, dlatego że Zyga pojechał coś załatwić, ja jestem już strasznie głodna i nie chce mi się na niego czekać, więc zrobiłam mu śniadanie, które leży w kuchni, dokładnie takie samo, tylko z białym pieczywem, bo Zyga nie przepada za tym. No więc trudno, nie będę dzisiaj na niego czekała. Zabieram się za jedzenie, a co do filmu na YouTubie, to może obejrzę coś. Powiem Wam, że ostatnio wkręciłam się w jakieś nowe kanały na YouTubie. Dobra, coś zaraz znajdę. No a po śniadaniu zabieram się za małe porządki i czy Wy widzicie ten podnóżek? Bąbel przyszedł ze spaceru przed chwilą z Zygą i po prostu od razu próbował wskoczyć na kanapę, także ściągam. To dobrze, że mamy taką kanapę, że da się te pokrowce ściągnąć, bo to jest ten Ektor z Ikei. I to jest super sprawa przy zwierzętach i przypuszczam, że przy małych dzieciach, dlatego że te rzeczy wtedy ciągle będą brudne, właśnie kanapy, fotele i tak dalej. No i ten Ektor ma to do siebie, że po pierwsze można to prać wszystko, jakby całą kanapę. Tam jest straszny syf, więc nie patrzcie na to. Tak jeszcze po wczoraj, jak sobie leżałam. I oprócz tego, że można to wyprać, to jeszcze te pokrowce są wymienne, można sobie dokupić nowy, cały pokrowiec i po prostu ubrać tą samą kanapę, więc to też jest bardzo wygodne. Ja już tak od jakiegoś czasu się przymierzam do czegoś nowego na nią, ale nie mogę się zdecydować. Mieliśmy taki jeden upatrzony, którego oczywiście już nie ma w Ikei, nie ma go też na Dekorio nigdzie, więc zobaczymy, może się coś fajnego pojawi. A na razie wrzucam to do pralki, bo jest dramat. No jak widzicie, możemy to ściągnąć po prostu do zera. Wrzuciłam teraz do pralki jedną część, później wrzucę to z poduszek i będziemy mieli kanapę jak nową. Trochę popracowałam przy kompie i zrobiłam się głodna, znaczy pomału robię się głodna, więc po prostu stwierdziłam, że zrobię już teraz obiad i najwyżej sobie go później odgrzeję. Bo ostatnio mam tak, że zwlekam z zrobieniem obiadu do momentu, jak już nie jestem faktycznie głodna. No i przez to bardzo często jem takie byle co, dlatego że nie chce mi się czekać, aż ten obiad się zrobi. Myślę, że wiecie, o co chodzi. Więc dzisiaj postanowiłam się za to zabrać zdecydowanie wcześniej. Będę robiła obiad w Thermomixie, ale spokojnie, możecie go odtworzyć też w domu.
Będę wszystkie składniki Wam oczywiście podawała. To będzie obiad, od razu mówię, bezmięsny. Pierwszy raz to robię, więc nie wiem, czy będzie dobry. Mam nadzieję, że tak, bo wygląda całkiem zachęcająco. Muszę Wam powiedzieć, że naprawdę jest to bardzo dobre. Pierwszy raz to robiłam. Wyszło mega fajnie, także polecam odtworzyć. Nie potrzebujecie serio do tego Thermomixa, bo uważam, że przepis jest banalnie prosty. No, także ja zabieram się za jedzenie, przy okazji trochę muszę popracować, bo jestem w tyle z montażem. No więc odezwę się na pewno, jak skończę, bo jeszcze mam Wam do powiedzenia coś odnośnie kanału i filmów. Zmieniłam trochę outfit, bo nagrywałam wcześniej film. Zrobiłam też mój koktajl. Ja myślę, że możecie mieć tego przesyt już na kanale, dlatego że robię go bardzo często i dla przypomnienia tutaj jest mleko, banan i trochę cukru wanilinowego. No i to wszystko sobie blenduję i to jest mój ulubiony napój. Nieważne, że jest zima i to jest zimne, bo i banan i mleko jest z lodówki, ale mimo wszystko całkiem fajnie wchodzi. Mówiłam wcześniej, że będę chciała troszeczkę opowiedzieć Wam o tym, jak będzie aktualnie wyglądał mój kanał. No i to też teraz zrobię przy okazji popijając koktajl. Tak pokrótce, bo też nie chcę Was z tym zanudzić. W styczniu ogólnie wymyśliłam sobie na początku stycznia, a nawet jeszcze w święta Bożego Narodzenia, że od nowego roku chcę wrzucać filmy codziennie od niedzieli do czwartku. No i faktycznie, jeśli tu jesteście, to wiecie, że te filmy się pojawiały. Szło mi to całkiem sprawnie, aczkolwiek były ostatnio takie 3 dni, gdzie dopadła mnie straszna migrena. Nie byłam w stanie dosłownie nic zrobić i mimo, że miałam nawet nagrany film na zapas, który mógłby się pojawić i on był zmontowany, ale ja nie byłam w stanie zebrać się w sobie na tyle, żeby usiąść do tego komputera i zrobić miniaturę i go dodać. Więc naprawdę czułam się bardzo źle. No i po tym też złapała mnie po prostu taka refleksja, że może narzucam sobie zbyt szybkie tempo z tymi filmami, bo jednak 5 filmów w tygodniu to jest dużo. I zastanawiałam się też, jak to przekłada się na jakość tych filmów. Czy one są faktycznie takie, jakbym chciała, czy czasem nagrywane troszeczkę na siłę, albo zmontowane nie tak, jakbym chciała. No i faktycznie doszłam do wniosku, że trochę tak jest, że po prostu chciałabym bardziej też postawić na jakość. Dlatego, moi drodzy, małe zmiany na kanale, ponieważ teraz filmy będą pojawiały się póki co
trzy razy w tygodniu. Nie wiem, jak to będzie wyglądało tam, powiedzmy, za kolejny miesiąc. No bo już wystarczająco ze mną długo tutaj jesteście, że wiecie, że u mnie się to może zmienić po prostu w każdej chwili, ale w razie czego o wszystkim się dowiecie. Na razie takie stałe dni publikacji to będzie niedziela, wtorek i czwartek. Tak też wyszło po przeanalizowaniu statystyk na YouTubie. No i tyle, więc ograniczamy się póki co do trzech filmów. Mam nadzieję, że nie będzie to dla Was przykra informacja, bo wydaje mi się, że to przełoży się właśnie na tą jakość filmów. One po prostu będą ciekawsze. Pozwoli mi to też na pewno nagrywać więcej vlogów takich tematycznych, które nagrywałam wcześniej na kanale, typu jak choćby ten film, co jem w ciągu dnia, ewentualnie odcinki w stylu zabieram Was do second handu i tak dalej. A mimo wszystko uważam, że trzy filmy w tygodniu to jest i tak bardzo dużo. No i jeszcze jeśli chodzi o tematykę tych filmów, jak to w ogóle będzie wyglądało, bo też mogliście ostatnio na pewno zauważyć, że troszeczkę ten content u mnie się tak zmienił. Było więcej takich właśnie gadanych filmów na jakiś tam konkretny temat i tak dalej. Na pewno takie gadane filmy będą się pojawiać, bo ostatnio odkryłam, że super czuję się w takim kontencie właśnie... No nie chcę tego nazywać właśnie komentary, bo ja nie chcę robić komentary, ale bardziej chodzi o poruszanie jakichś takich kwestii, które mogą mieć realny wpływ na kogoś, w sensie mogą komuś pomóc. I tak jest na przykład z tą moją serią, ja ją tak nazywam bardzo ogólnie Instagram versus rzeczywistość, bo właśnie w tej serii ja bardzo mocno skupiam się na tym, co jest po prostu pokazywane w internecie i jak to wpływa na zwłaszcza młode dziewczyny. Bardzo dobrze się w tym czuję i ta seria na pewno zostanie, na pewno będzie kontynuowana i planuję, żeby jeden odcinek tygodniowo pojawiał się właśnie taki. Nie wiem, czy to będzie w każdym tygodniu, to też po prostu zależy. Na pewno będą też filmy takie bardziej modowe, ale oprócz tego bardzo bym chciała, żeby raz w tygodniu pojawiał się też przynajmniej jeden taki vlog i to będzie albo właśnie co jem w ciągu dnia, bo ja bardzo lubię te filmy nagrywać i wiem, że Wy też je lubicie oglądać, albo będą to też zakupy z second handu, czyli coś w stylu zabieram Was do second handu, pokazuję Wam co kupiłam i tak dalej, więc dajcie mi znać koniecznie w komentarzach, co o tym myślicie. Wydaje mi się, że to będzie bardziej rozsądne, bo ja chcę sobie oszczędzić tego, że później właśnie będzie taki dzień jak ostatnio, już byłam chora, czy tam właśnie bolała mnie głowa i nie wleci odcinek, mnie to od razu frustrowało i wiecie, czułam się taka, no że zawiodłam po prostu, zawiodłam Was, zawiodłam siebie, a będzie mi to zdecydowanie łatwiej udźwignąć, jeśli to będą trzy filmy w tygodniu. Z tego wszystkiego, że tak gadam, nie wzięłam nawet łyka tego koktajlu. A miałam już takiego banana, który robił się pomałutki ciemny, więc z takim bananem jest jeszcze lepszy, bo on jest taki bardziej intensywny w smaku bananowy. Dobra, ja zabieram się za dalszy etap pracy, zostanę chyba w tym swetrze, już nie chcę mi się go zmieniać, ale w ogóle, słuchajcie, to jest sweter od mojej mamy, w sensie moja mama w nim chodziła w młodości. Ona mi go dała już, kurczę, chyba z jakieś 2 lata temu i to jest zarąbista rzecz, ja naprawdę ja go tak lubię. Patrzcie, jak on się w ogóle wyróżnia od razu, jaka wtedy była moda i kolory. No zarąbisty jest, strasznie się w nim dobrze czuję. Na pewno go zobaczycie w jakimś tam odcinku niebawem, bo w nim nagrywałam.